Powodów do tego, by upamiętnić postać Zygmunta Jaźwińskiego, jest wiele. Zygmunt Jaźwiński, poseł na Sejm trzeciej kadencji drugiej RP, kaliski adwokat, więzień Auschwitz-Birkenau, działający na rzecz małej i wielkiej ojczyzny. W celu poszukiwania informacji na temat mecenasa udałyśmy się do Archiwum Państwowego w Kaliszu. Zgromadzone tam dokumenty nie dają jednoznacznej informacji na temat dokładnej daty urodzenia Zygmunta Jaźwińskiego. Jak wyjaśnia proboszcz parafii Hojne, metryki zostały wywiezione przez Niemców w nieznanym kierunku. Znajdujemy się w Kaliszu, mieście nad Prosną. Mimo, że Zygmunt Jaźwiński urodził się w okolicach Sieradza, to tutaj spędził większość swojego życia. Mieszkał tu w latach 1916-1939. Mieszkając w Kaliszu, był właścicielem willi przy ówczesnej Alei Józefiny IV, nazywanej Willą Jaźwińskiego. Dzisiaj Villa Kalisja znajduje się przy Alei Wolności i w niej prowadził kancelarię adwokacką. W 1934 roku został rzecznikiem dyscyplinarnym Rady Adwokackiej w Poznaniu. Brał czynny udział w pracy społecznej, działał w Towarzystwie Przyjaciół Teatru, w Patronacie nad Więźniami. Był członkiem Komitetu Honorowego Stowarzyszenia Rzemieślników Chrześcijan pod wezwaniem świętego Józefa w Kaliszu. Zaliczał się do członków popierających Kaliską Ochotniczą Straż Pożarną. Był aktywnym działaczem Towarzystwa Prawniczego Oddział w Kaliszu, którego przed wybuchem II wojny światowej został on ostatnim prezesem. Znajdujemy się przed Willą Kalisją. Jest, że we wrześniu 1939 roku Jaźwiński opuszcza Kalisz. Przeprowadza się do Warszawy, tam pisze w Kurierze Warszawskim, działa w ruchu oporu i w listopadzie 1940 roku, dokonując nasłuchu radiowego, kolportując ulotki z treści tych nasłuchów, zostaje aresztowany przez gestapo. Po torturach, przesłuchaniach, pobycie na Pawiaku, w styczniu 1941 roku transportem z Pawiaka zostaje umieszczony w wagonie bydlęcym i wywieziony do Auschwitz-Birkenau, czyli do Oświęcimia. Akta archiwum w Kaliszu dostarczają informacji o okolicznościach jego śmierci. Wskutek wszczęcia sprawy o ustalenie zgonu przez żonę Marię i syna Bronisława spisano protokół przesłuchania świadka Antoniego Soroki, który ustalił, iż zmarł on 31 stycznia 1941 roku w obozie Auschwitz. Natomiast archiwum Oświęcimu przedstawia relacje innego świadka, pana Janusza Goślinowskiego, numer obozowy 8252, złożone w lipcu 1961 roku, opisujące okoliczności śmierci pana Jaźwińskiego. Rano. Mimo iż Zygmunt Jaźwiński był aktywnym działaczem politycznym i społecznym, nie zachowało się żadne z jego zdjęć. Udało nam się nawiązać kontakt z jego potomkiem, łódzkim adwokatem. Jednak żadne jego fotografie nie przetrwały nawet w rodzinnych zbiorach. Jedyne wzmianki napotkałyśmy w Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu. Zbiór tradycyjny, które gromadzi Książnica Pedagogiczna, jest dzisiaj możliwość korzystania z cyfrowej wypożyczalni publikacji naukowych. I właśnie ta oferta biblioteczna pozwoliła nam w czasopiśmie Palestra odnaleźć bardzo ciekawą informację na temat Zygmunta Jaźwińskiego. W Sądzie Wojewódzkim w Kaliszu znajduje się obraz z następującym napisem: adwokaci kaliscy zamordowani i zaginieni w czasie II wojny światowej, Jaźwiński Zygmunt. Więc ta informacja pozwala nam przypuszczać, że taki obraz kiedyś powstał. Zygmunt Jaźwiński, Polak, poseł, adwokat, aktywny działacz, wzorowy obywatel, ofiara obozu koncentracyjnego. Z pewnością zasługuje na uwagę i zapamiętanie swoich dokonań,